Okej, powracamy po przerwie, ale jestem trochę przerażona, szczerze mówiąc. Jestem trochę przerażona. Mam nadzieję, że teraz trochę więcej damy radę ogarnąć, bo jest ciężko, żeby wszystkie dzieci wszystkiego nauczyć. I jeszcze, żeby ją potem zaciążyć. Najwyżej poczekamy do czasu, aż ona będzie, nie wiem, trochę starsza. Może jeszcze. W sumie zdążymy urodzić wszystkie dzieci, więc myślę, że nie będzie tak źle. Gorzej z ogarnianiem ich potrzeb plus nauką wszystkiego. To jest po prostu tragiczne, co się dzieje pod tym względem. No to w ogóle umiera. Która jest godzina? Jest 2:45. Masakra. Ten też zaraz zaśnie w tym serniku. Siuda. Dobra, no, idzie spać. Ten się jeszcze bawi. O Boże. Cześć, Kacper. Nie masz szans, za dużo jednostek na polu. Damy radę. Kiedyś dałam radę, teraz też dam. To jest challenge. Musimy dać radę. Nie, nie usypiaj w serniku. Wiesz co? Mam lepszy pomysł. Użyj tego. To ci podrośnie wszystkie potrzeby i nie będziesz musiał iść spać. W sumie ona też mogła tego użyć. Nie idziesz do łóżka, głupku! Kto ci kazał iść do łóżka? Wariacie jeden. Weź opróżnij i tutaj posprzątaj trochę. Wyrzuć to, wyrzuć to. Oje, dzieci ryczą. Że spanie w serniku serio jest takie fajne, nikt nie próbował. Tak, czas spróbować. Nie idziesz spać, głupku, użyj tego, no! Czy ciebie pogrzało? Do reszty. Dobra, wstawaj. Teraz ten płacze. Gdzie jest ten drugi? Aha, poszedł skorzystać sam z siebie, dobra. Nie włącz. Zmień pieluchy delfinie. I weź butelkę... Nie, karm butelką delfinę. Masz użyć tej głupiej maszyny! Rusz się! Nasze nogaty się zesra. Super! Ja nie lubię ludzi... A się przypamiętał chłopak, z którym jestem 8 miesięcy. O nie! Najgorzej Moonlight. Dobra, działa. Jezu! Wszyscy ryczą! Co tu się dzieje? I włóż do końca delfinę, bo ty masz delfinę, prawda? Tak, delfinę. A potem zmień pieluchy Danusi. No nie, noś Danusię, bo ona pewnie zaraz uśnie. Chociaż biorąc pod uwagę, że tu wszyscy wrzeszczą, to chyba nie. Dobra, Czarek przyszedł. Czekaj. Tak, Czarek jest w sumie zmęczony. Złóż do końca Czarka. Teraz ten ryczy, bo chce mu się wszystko. Więc zmień pieluchy, nie Czarka. Czemu nie cieszy Mira? Bo on też się... Dobra, dojdź tu na górę.
czy tak wygląda piekło? Coś ten deseń. Jak to urocze zabrzmiało. No nie wiem. Chyba nie jest tak do końca urocze. Zostaw go. Noś Danusię. I zmień pieluchy Danusi. Karm butelką Danusię. Teraz ty. Zmień pieluchy Cieszymira. I weź go wykąp. Dobra, i wsadź do końca Danusia. Okej, wszystko pod kontrolą. Jest szósta! Dziecko! Do szkoły zaraz musi iść. Sernik nam się zepsuł. Weź jakieś resztki. Albo zjesz... W sumie zjesz w szkole. Idź, pograj na konsoli, póki zabawa jest do dupy. Ty jak już to wszystko zrobisz, to pójdziesz skorzystać ze swojej super machiny. Oh my god, po prostu. Dobra, ty idź grzecznie. Dziecko wymocz. W ogóle wanna nam się chyba zabrudziła. Sernik pleśniowy, ekskluzywne danie. Robiłam ciasto na Wigilię klasową, pyszne wyszło, polecam. O, jakie ciasto. Czemu on nie chce kąpać Cieszymira? A nie, już go wykąpał. Teraz on jest zmęczony. Obaj są zmęczeni. Ale ja bym i tak wykorzystała. O nie. Trzeba super mleko kupić. A, nie to. Dla Cieszymira zrobimy butelkę. I tą wyrzuć. W ogóle więcej tych butelek leży. Wyrzuć. Tak, wiem, gazeta nie będzie dostarczona. Czy mamy jakieś rachunki? Nie, to dobrze. Przynajmniej tyle. Dobra, mamy godzinę do... w ogóle nie, ty zadzwoń... Do pracy zadzwoń. Tu masz telefon. Chociaż może będziemy mogli symulować chorobę. Potrzebujemy dnia wolnego. Dobra, zostaw mu tą butelkę. Cieszymir sobie poradzi. Tylko on jest zmęczony, to ja nie wiem, czy da radę. Boże, Seven Daysa? Co się dzieje? Jakiego Seven Daysa? Nie, nie chcę rezygnować z pracy. Dobra, muszę po prostu nie jechać do pracy. Wyrzuć butelkę. Albo nie, nie wyrzucaj. Dziecko się napromieniowało. Czego my musimy go uczyć? Chodzić. Dobra, ten się prawie wyspał. Okej, okay, ona jest w stanie satysfakcjonującym. Czy dziecko... Dziecko się bawi, dobra. To my teraz przygotujemy mleko dla Czarka. Dajcie mi moją pizzę. Ojej. To już żadnych ubrań nie potrzebują, bo już tylko w piżamie chodzą. No, bo ciężko... ogarnąć. Wszystko.
No, ona tu z nim przyjdzie, tak czy siak. To jest w stanie strasznym. Ale potem ma weekend, więc jest spoko. A w szkole coś zje, także nie muszę jej karmić. W szkole coś zje. Dobra, może zdążymy go nauczyć chodzenia, zanim całkiem padnie. A ty wyrzucisz tą butelkę. W międzyczasie. No nie, jest zmęczony. Może jeszcze troszkę. Chodź, jeszcze troszkę. Boże, jaki syf w tej kuchni. O! Podskoczyło mu, jak dużo. Może się uda. Może się uda. Nie, nie idziesz do pracy. Jesteś w pracy. Ucz chodzić. Zostało ci tak mało. A tego, co tego trzeba się nauczyć? Czarek. Czarek. Ty chcesz się nauczyć mówić. Dobrze. Już mówić. Jego jeszcze chodzić nie nauczyłam. No ucz chodzić. Jeszcze chwilkę. Dosłownie pikselek ci został. Jest! Dobra, nauczył się. Ale nie chciał tego. To się chciał uczyć sikać. Super. To cieszy mnie do końca. Cieszy mnie do końca. Czekajcie, poznosimy te butelki stąd. Zrobimy jeszcze większy syf w kuchni. Ach. Dobra. Jak tu wrócisz, to będziesz sprzątał. Ale nie, miałeś Cieszymira do końca najpierw dać. Wyrzuć, wyrzuć, wyrzuć. Wyrzuć, posprzątaj. Posprzątaj. No, czemu on go nie chce do końca dać? No, da god damn it! Człowieku! Aha, bo on was ma. Obudź! Weź... Wiem, że jest źle! Nie wiem, dlaczego zazwyczaj gram jednym simem. Ciekawe, jak oni będą się teraz kochać, jak lądują twarzami w serniku. Spoko, damy radę, oni są ogarnięci. Gorzej z dziećmi. Weź go tutaj wsadź. Zaraz tamte dzieci będą płakać. I wyrzuć te butelki. Nie do szału tu doprowadzi zaraz. Sprzątaj. Nie obchodzi cię śnieg! Dobra, zaraz nauczy. Super. Okej, możesz go pouczyć jeszcze toalety. Trzeba to opróżnić. Wsadziłeś go do tego końca? Dobrze. Nie! Aha, bo Czarek umie już z toalety korzystać. Zostaw butelkę. To czego on nie umie jeszcze? Chodzić pewnie. Dobra, ucz chodzić. Dobra, bo sprzątaj te wszystkie butelki, wyrzuć. 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 Jeszcze tu. Nie, ona źle stoi, ta butelka. Posprzątaj.
Wszędzie wszystko śmierdzi w tym domu, no cóż. Peszek. Ej, nie mogę tej butelki wziąć w ogóle. Co się dzieje? O, widzicie? Ona zjadła w szkole, jest zadowolona. Wszystko gra. Wszystko super. Dobra, on się zaraz nauczy chodzić. Ogarniemy porządek w domu i będzie super. Tylko nie wiem, czemu tej butelki... O, teraz mogę. O, mamy śnieg na pustyni. Jeszcze telefon dzwoni. To nie za to, że nie było mnie w pracy. Już tu na bank polegnie, albo rodzice, albo dzieci. Damy radę, wszystko jest super. Wszystko jest super. O, została ostatnia butelka. Możesz wyczyścić blat. Dobra, odbierz ten telefon. A, już przestał dzwonić? Nie. Myślałam. Nie, nie może. Dobra, co musimy jeszcze ogarnąć? Tam chyba na górze była brudna toaleta. Poopróżniaj. Wyczyść i wyczyść. Jak ten? Dobra, ten to zaraz będzie gotowy do dalszej walki. Gorzej, że nie mamy pieniędzy trochę. Trochę mnie to martwi. Znaczy, mamy trochę pieniędzy, ale nie jest to dużo. O, dobra, nauczył się chodzić. To jest Czarek. Dobra, jesteś tutaj. Potrzebujesz do toalety i wykąpać. Dobra, to posadź go na tej toalecie. I my zaraz wykąpiemy przy okazji. Nienawidzę telefonu Destiny 2, bo jak on zacznie dzwonić, to tak może barba nim do północy. No, też tego nie lubię strasznie. Jedno dziecko wystarczy. Okej. Taka jest brudem przyrosła do podłogi. Jezu, nie. Wszystko ogarniemy. Nie, zostaw. Wykąp Czarka. Dobra, wyczyściłeś. Teraz ten. Tego trzeba nauczyć toalety. Zeszła prawa na randgrawa, już nie mamy randgrawa, ale mamy płatny urlop, więc dostaliśmy hajsy, to dobrze. Dobrze, że on zarabia przynajmniej tyle, na tyle, żeby nas tu wyżywić. Najgorzej za niedługo będzie nam pusto w lodówce, musimy to ogarnąć. O, chyba się nauczy. Jej, nauczył się korzystać z toalety! Hikura. Dobra. Czarek. Czarek jest teraz zmęczony, więc jego... Bo to jest Cieszymir. Więc Czarka do Kojca. Dobra. Cieszymir. Cieszymir chce się bawić ogólnie rzecz biorąc. Dobra, to niech on się bawi. Może zniesiemy go na dół. Weź go na ręce. I gdzieś go tu walniemy o podłogę. To opróżnimy, skorzystamy. Weźmiemy prysznic i wyczyścimy. O, jeszcze to mógłby posprzątać.
Skoro już tu jest. O nie. Dobra. Co ty robisz? Aha, karmisz dziecko. Świetny plan. Co ty zrobiłeś? Co? Boże, weź tą Danusię. Weź Danusię. Ja pierniczę kobieto, coś ty narobiła. Nareszcie dziecko mi przylazło tu wrzeszczeć znów. Mamusia jest zajęta! Belinda, spadaj! Oh my god. Dobra, przynajmniej jest piątek. Weź tą Danusię. Czemu ona przynosi to zawsze do rodziców? Dobra, pęcherz i zabawa. Skorzystaj i idź się tu bawić na placu zabaw. Ach, i nie denerwuj mnie, dziecko, więcej. No czemu ona jej nie chce nosić? Co ty chcesz, dziecko? Tu się baw. Cymbałkami się baw. Dobra. Ojciec zaraz też padnie nam tu. Całkiem, więc niech on się trochę prześpi. Daj butelkę. Czemu nie mogę Danusi dać? O, tu. Świeża butelka. Narzuciła ją na podłogę. Oglądam tę serię i oglądam i tak sobie myślę, że nigdy nie chcę mieć dzieci żadnych. Dzięki, Howard, to pocieszające jest bardzo. Teraz coś specjalnie dla wszystkich kochanych rodziców, czekajcie. Policzę do trzech i chowacie się w najbardziej niedostępnych, niebezpiecznych, zapomnianych zakamarkach domu, jakie odnajdziecie. Obawiam się, że takich nie mamy trochę. Melinda powinna być wdzięczna, że mama pamięta jej imię. O nie. Wyszła pobawić się do... O nie, Jody, faktycznie. To źle. Trochę. Butelka świeża, ale Danusia już niekoniecznie. Dobra. Zmień pieluchy Danusi i ją jeszcze przytul. I wsadź ją do końca. Danusia i potem noś delfina. Przynajmniej tych dzieci nie trzeba niczego uczyć. Niech się ten trochę wyśpi. Wiecie, jak się bawią daleko od domu, to dobre jest, bo nie słychać jak płacz. O matko. Tak, jak spadnie z tej drabinki i coś sobie złamie, to wywalone. 5 pysznych kebabów na obiad, jakbym robił ten challenge. Aha. No w sumie, Howard, miewałam takie myśli jeszcze dzisiaj. Przez chwilę. No ile ją tam sypiesz tym pudrem? Ona się zwiesiła. Nie, nie odnoś. Coś się zwiesiła z tymi pieluchami. Uwaga, dostałam. Aha, ona miała ją jeszcze przytulić. Zdejmi. No, ten widzę, że się obudził. No, dobra, czekaj, ten. Czy on coś chce konkretnego? Aha, bo on się obudził, bo ta płacze. Delfinie. Karm butelką delfinę. Obejmij delfinę i wól do końca delfinę. O nie, o mój Boże, co tu się dzieje? Czekaj.
Aha, Czarek i ten mają za 2 dni urodziny. Dobra. Damy radę. Alfred straci entuzjazm. Trudno. Dobra, Cieszymir się jeszcze trochę niech pobawi. Panu na Nasypała ją panierką do nuggetsów. O mój Boże. Pamiętaj, Aniu, jak, że nie urodzi się jakiś Eustachy, to się nie koleżankuje. No właśnie, już mówiłam wszystkim, że nazwę jakiegoś dzieciaka, tylko że gorzej, jeżeli, bo teraz zostało nam ostatnie dziecko. I jak się urodzi dziewczynka, to nie nazwę jej Eustachy. Jakie chcesz imię zamiast Eustachego, jeśli to będzie dziewczynka? Bo nie jestem w stanie na to wpłynąć, chyba że mam robić, że wychodzę z gry i wchodzę jeszcze raz. Dobra, zostaw już te drabinki. Weź jakieś resztki, bo w sumie ojciec też by coś zjadł. To mama na kosibu, a manu. Dobra, on jest w sumie jeszcze trochę zmęczony. Ty sobie pójdź użyj. I mama ci da jakąś butelkę może. Potem. Najpierw... O Jezu, odetkaj. Korzystaj. Weź prysznic. I opróżnij. Wsuwamy Sims. Może być Saturnina. Okej, dobra. Saturnina. Moglibyśmy jeszcze kiedyś zrobić kosmiczne dziecko i nazwać Eustachy. No, moglibyśmy, ale musielibyśmy wyprowadzić któregoś z domu, więc to tak gdzieś na koniec challenge'a, jak już. Dobra, weź hamburgery. Czemu postawiłaś je na podłodze? Jesteś nienormalna? I gdzie ty leziesz? Zostaw. Weź, nie rozdawaj wszystkim tych hamburgerów. Jedz dziecko. Weź talerz. Czy ktoś jeszcze chce jeść? No, ona w sumie też by zjadła. No, ale postawimy to na blacie chociaż. I weź talerz. Temu trzeba dać coś jeść. Kiedy NFS? Ojej, nie wiem. Trudno powiedzieć. Dobra, i Cieszymir jest zmęczony, więc trzeba go do ojca dać. Zepsuło się. Czy mamy na górze jakiś telefon? Tak trochę nie wygląda. Dobra, ty jak zjesz, pójdziesz wziąć prysznic i spać. Telefon. Zadzwoń do usługi. Matko. Benezer. Benezer też było w sumie fajne. Jaki masz sentyment do Beyond Two Souls? Nie wiem, duży.
Falażong, Dobra, i potem zachowaj resztki. O nie, ona nie lubi swojego ojca. Co za dziecko wyrodne. Imię musi być na E. Znaczy, no teoretycznie tak, ale to już jest ostatnie dziecko, więc dałam możliwość wyboru imienia Howardowi, jako że zbudował dla nas taki piękny domek, to chociaż będę mogła mu się tak odwdzięczyć. Więc imię już jest, jak coś. Aha. Cieszyłem się, poszedł się bawić klockami. Zjedz te hamburgery szybciej. W sumie to jeszcze nie dzwoń, tylko wypuścisz jeszcze tamtego z końca. Stoperan. Że kiedyś na live zagramy w jakąś grę interaktywną, typu właśnie Beyonda. Ale to jest bardzo ciężkie na live, kumaty, bo trzeba się strasznie skupiać na historii, na tym, co się klika i w ogóle. Aha, ona nie ma nic do roboty w sumie, to ona niech zadzwoni po usługi. Tam jest, wiecie, historia jest strasznie płynna i jak ja mam się jeszcze skupiać na tym, co piszecie, wam odpowiadać i w ogóle i jednocześnie grać, to jest dosyć trudne, więc ostatecznie wolałabym takich gier na live nie przechodzić, bo one są po prostu ciężkie w konstrukcji, żeby to ogarnąć wszystko naraz. Dobra, majster, please. Ojej. Howard wymyślił jakieś nowe imiona. Elektra, Ernestyna, Erasma, Esmeralda. Choose one. Esmeralda w sumie ładnie brzmi. Esmeralda może być. Okej, to będzie albo Eustachy, albo Esmeralda. Dziękować. Rodzino z Gormi. Tak, chcę. Dobra, Czarek. Czarka musimy wypuścić, bo on chce do toalety i chce jeść. Weź mu jakąś butelkę. Dobra, cokolwiek. Nie, zostaw dziecko. To ty w sumie możesz iść spać. Aha, ty już poszłaś spać. Okej, okay, grzeczne dziecko. Ona się sama sobą zajmuje, w ogóle nie trzeba się nią przejmować. Chociaż chyba jej kliknęłam, ale nie jestem pewna teraz. Dobra, jeszcze tylko się nim zajmiemy. Nie budź go. Czy ty idziesz, siku? Dobrze, to idź, siku. O nie, co ja zrobiłam? Włóż go do końca, nie dawaj mu butelki. Za Czarka. Okej. No czemu? Weź butelkę dla Czarka. Ale Moonlight to... Znaczy dziękuję bardzo za propozycję, ale to... Howard teraz wybierał głównie dlatego, że po prostu dałam mu taką możliwość. Także prosiłabym, żebyście nie podrzucali już imion, bo już nie ma sensu za bardzo.
Ja nie mogę tego opróżnić, bo on stoi. Ja mogę schować tą zabawkę i tą zabawkę. Dobra, on się najadł. Coś potrzeba? No zabawy, ale to tam... Przenić to. To łóżko do końca. I idź spać. Ty jutro pracujesz chyba. No. Jutro już musimy mu dać możliwość pracy, bo niestety urlopu chyba już nie ma. Chociaż nie, jeszcze jeden. No dobra. No ale to i tak zostawimy na kryzysową sytuację. Dobra, i myślę, że będziemy kończyć w ogóle tego live'a na dzisiaj, bo już i tak mam strasznie dosyć tej rodziny. Co się stanie, jak ktoś weźmie apa w dzień w nocy? Nie wiem. Dobra, wszyscy śpią, wszyscy są w miarę zadowoleni, super. Zaraz dzieci będą ryczeć, ale to tak swoją drogą. Ach, dobra, zapiszmy grę. I wychodzimy stąd. Co tak szybko? Gramy już od 20. 4 godziny? Jakoś? Ja chcę Wiedźmina zobaczyć. Jeszcze dzisiaj. Może Howarda coś jeszcze pogra. Nie wiem, to trzeba pomęczyć Howarda, jak chcecie. Ale ja i tak nie idę, bo idę oglądać Wiedźmina. Tak chcę wyjść. Boże, 2 godziny. Ja pierdolę. Już mi się w głowie wali wszystko przez te dzieci. Ja już serio mam dosyć. Masakra. No seba, Nila. Oficjalnie dałaś radę, ale nieoficjalnie powiem, że wpadłaś w bagno po całe uszy. Dzięki, Skipper. Ale damy radę, zobaczycie, jeszcze wszystko ogarniemy i wszystko będzie super i dzieci będą ekstra, jeszcze im rozdamy te punkty tam i będzie super, mówię wam. Leczymy Howard. Dobra, w takim razie dziękuję wam bardzo, bardzo mocno za to, że byliście, że razem mnie dopingujecie tutaj w moim super challenge'u. Pamiętajcie, że im dalej w las, tym będzie lżej na pewno. Wszyscy damy radę i będzie super. Także życzę wam dobrej nocy, miłego wieczorku i usłyszymy się jutro na live'a. Jutro będzie nowa gra, nowy horror do przejścia plus Wiesiek 3. Także szykujcie majty. I do zobaczenia jutro. Pa, 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 pa.